Reformacja w Kościele Katolickim była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii religijnej i społecznej Europy. Jej przyczyny sięgają głęboko w strukturę i praktyki Kościoła w okresie średniowiecza. Jedną z kluczowych przyczyn reformacji była krytyka obyczajów i postępowania duchownych kościelnych, które często były sprzeczne z zasadami głoszonymi przez Kościół. Praktyki takie jak sprzedaż odpustów czyli odpuszczanie ludziom kar za grzechy w zamian za datki pieniężne, budziły powszechne oburzenie. Ludzie zaczęli postrzegać te działania jako komercjalizację wiary i odstępstwo od duchowych wartości. Kolejną istotną sprawą była korupcja wewnątrz kościoła, szczególnie nepotyzm, czyli awansowanie krewnych papieża na wysokie stanowiska kościelne bez względu na ich kompetencje. 95 tez Marcina Lutra Ogłoszone w 1517 roku stały się symbolem sprzeciwu wobec tych praktyk. Luther był niemieckim zakonnikiem. Kwestionował głównie nadużywanie odpustów, twierdząc, że jedyną podstawą zbawienia jest wiara, a nie kupno odpustów. Jego radykalne poglądy doprowadziły do rozłamu z Kościołem katolickim i ukształtowania się nowego nurtu religijnego. Zwolenników Marcina Lutra zaczęto nazywać luteranami. Luteranizm uznaje Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary i praktyki religijnej. Luteranie wierzą, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i stanowi ostateczne źródło prawdy religijnej. Jego przedstawiciele uznają tylko chrzest i komunię jako sakramenty, a także nie wymagają celibatu od swoich duchownych. Nie uznają też papieża za zwierzchnika swojego kościoła. Ogólnie ruch społeczny, który domagał się zmian w Kościele katolickim, zaczęto nazywać Reformacją. Reformacja miała ogromne skutki społeczne, kulturowe i polityczne. Pojawiły się nowe nurty religijne, takie jak kalwinizm i anglikanizm. Kalwinizm powstał w XVI wieku dzięki nauczaniu reformatora Jana Kalwina w Genewie. Jego główne przekonania głoszą, że Bóg przed stworzeniem świata zdecydował, kto zostanie zbawiony, a kto potępiony? Oznacza to, że zbawienie nie zależy od naszych działań czy zasług, ale wyłącznie od woli Bożej. Kalwinizm kładzie również duży nacisk na moralność i dyscyplinę, a także głosi, że sukces w życiu materialnym jest znakiem łaski Bożej. Przyczyniło się to do rozwoju kapitalizmu w krajach, gdzie kalwinizm miał duży wpływ, takich jak Holandia czy Szkocja. Anglikanizm powstał w XVI wieku w Anglii, za czasów króla Henryka VIII. Historia anglikanizmu zaczyna się od konfliktu Henryka VIII z papieżem. Henryk chciał unieważnić swoje małżeństwo z Katarzyną Aragońską, aby poślubić Annę Boleyn, ponieważ nie mogli mieć potomstwa. Papież jednak odmówił rozwodu, co doprowadziło do zerwania przez Henryka VIII z władzą papieską i ogłoszenia się głową Kościoła Anglii. Anglikanizm Kładzie duży nacisk na tradycję zarówno biblijną, jak i kościelną, ale też pozostawia miejsce na własne rozumienie wiary i dogmatów. Podobnie jak w kalwinizmie, Anglikanizm podkreśla także znaczenie moralności i etyki chrześcijańskiej w życiu codziennym. W wyniku reformacji powstały liczne konflikty religijne w rzeszy niemieckiej, która była podzielona na wiele małych państw i państwek. Konflikty trwały przez długi czas, aż do pokoju w Augsburgu w 1555 roku. Ten pokój ustanowił zasadę cuius regio, eius religio, czyja władza tego religia, co oznaczało, że władcy poszczególnych terytoriów mieli prawo decydować o religii swoich poddanych. W wyniku tych działań powstał ruch zwany protestantyzmem, protestantyzm stał się ogólnym określeniem różnych nurtów chrześcijaństwa, które oddzieliły się od Kościoła katolickiego. W protestantyzmie zbory to miejsca spotkań protestanckich wspólnot religijnych, gdzie odbywają się nabożeństwa i inne ceremonie religijne. Pastorzy są duchownymi prowadzącymi te zbory, nauczającymi wiernych, głoszącymi kazania i pełniącymi inne funkcje. Reformacja miała ogromny wpływ na Kościół katolicki, wprowadzając szereg zmian zarówno w jego strukturze, doktrynie, jak i praktykach religijnych. Jedną z najważniejszych konsekwencji było podkreślenie potrzeby reformy moralnej i duchowej wśród duchowieństwa oraz wiernych, co doprowadziło do eliminacji niektórych nadużyć, takich jak sprzedaż odpustów czy nepotyzmu. Reformacja również podniosła znaczenie Biblii jako źródła wiary. Ponadto, Reformacja zapoczątkowała podziały w chrześcijaństwie, prowadząc do powstania nowych wyznań protestanckich, co miało długofalowe konsekwencje w rozwoju krajobrazu religijnego i politycznego Europy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.